Dzień dobry, moi drodzy, witam was 1 grudnia z ciepłą herbatką. No słuchajcie, zaczynamy ten vlogmas, zaczynamy ten cudowny, przedświąteczny czas. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam ten czas w roku, jestem w ogóle sroką, więc wszelkiego rodzaju świecidełka, przystrojone galerie, ulice, dom, mieszkanie, ja po prostu uwielbiam ten klimat. No i w związku z tym w tym roku też postanowiłam, że będę robić vlogmas tutaj na moim kanale, ale będzie on nieco inny, więc zacznę może od tego, że powiem wam, jak to wszystko będzie wyglądało, jak sobie rozplanowałam i wymyśliłam, jak w tym roku będzie wyglądał właśnie vlogmas. No więc tak, filmy będą pojawiały się co drugi dzień, więc trochę ich tutaj na moim kanale będzie, oczywiście do świąt. Nie wiem, czy ostatni film pojawi się 23 czy 24, zobaczymy jak to wyjdzie. Natomiast wiem, że są tutaj na kanale osoby, które uwielbiają daily vlogi, ale są tutaj też osoby, które uwielbiają filmy kosmetyczne. Więc pomyślałam sobie, że będę po prostu przeplatać tematy. Będą i daily vlogi, i będą tematy kosmetyczne, więc myślę, że każdy coś dla siebie odpowiedniego znajdzie. Oczywiście troszkę będę krążyć w tej tematyce świątecznej, końca roku, zimowej, pielęgnacyjnej i nie tylko. I słuchajcie, dodatkowo też będę dla was robić niespodzianki. Niespodzianki właśnie w tych moich vlogmasach, więc tak na dobrą sprawę polecam wam oglądać wszystkie. Ale oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że też inni twórcy na swoich kanałach będą robić vlogmasy, więc na pewno nie dacie rady obejrzeć wszystkich, chociaż byłoby mi bardzo miło, gdyby tak było. Także słuchajcie, będą filmy co drugi dzień, będą daily vlogi typowo świąteczne, będą filmy kosmetyczne, będzie się po prostu do tych świąt trochę działo. I to jest taki wstęp, który chciałam dzisiaj zrobić. Za moment ja i Massimo wybieramy się załatwić parę spraw. Musimy po pierwsze doczyścić samochód, po drugie musimy pojechać na pocztę, musimy zrobić zakupy dla kotełków. Chciałabym przy okazji wpaść do kilku sklepów, zobaczyć jak tam z dekoracjami świątecznymi i nie tylko. Mamy też w planie załatwić pewną sprawę związaną z naszym mieszkaniem. Zobaczymy jak to wszystko po prostu dzisiaj nam pójdzie. Pokażę wam, myślę, w drugiej części albo już pod koniec filmu. Zobaczymy jak to wszystko się po prostu ułoży, pierwsze dekoracje w domu. Nie wiem czy uda mi się dzisiaj ubrać choinkę. Też zobaczymy jak to wyjdzie, ale przy okazji dzisiejszego filmu chciałabym również poruszyć jeden temat. W ostatnich filmach, a w sumie to pod ostatnimi filmami, a zwłaszcza tym, którym wspomniałam wam o tym, czy będę robić vlogmas, czy też nie, padło dosyć sporo pytań na temat kalendarzy adwentowych. No i tak sobie stwierdziłam, że poruszę ten temat dzisiaj, bo pytaliście, chcecie wiedzieć, czy będziemy wspólnie otwierać kalendarze adwentowe, czy kupiłam w tym roku jakieś kalendarze adwentowe. No i ten, kto mnie śledzi od dłuższego czasu, to doskonale wie, że ja kalendarze adwentowe uwielbiam. I słuchajcie, zawsze tak jest, że jak przychodzi ta druga część roku, czyli tak mniej więcej we wrześniu, to już zaczynam się zastanawiać, jakie kalendarze kupię, zaczynam sobie pomału odkładać pieniądze. No i kiedy kalendarze oczywiście wchodzą do sprzedaży, to wtedy staram się polować na jakieś fajne okazje. Ale wiecie co? W tym roku było podobnie. I tak na dobrą sprawę już we wrześniu zaczęłam odkładać pieniądze, zrobiłam sobie plan, jakie kalendarze kupię. No i na początku listopada kompletnie zmieniłam plan. Coś, co jest zaskoczeniem też odrobinę dla mnie, chociaż mój Massimo też był zaskoczony, mówi, jak to? Słuchajcie, wymyśliłam sobie w tym roku, że będzie nieco inaczej. A dokładnie ta cała atmosfera świąteczna troszeczkę będzie przebiegać inaczej. I tak jak wspominałam wam na moim Instagramie, że w tym roku nie zrobiłam żadnych zakupów na Black Friday,
A pieniądze, które chciałam wydać na Black Friday, przeznaczyłam na schroniska i fundacje dla zwierząt, które wspieram od lat. Tak też stwierdziłam, że zrobię w związku z kalendarzami adwentowymi. I nie kupię w tym roku ani jednego kalendarza adwentowego, a te pieniądze, które już sobie od września odkładałam, przeznaczę na różne zbiórki. I przeznaczę je dla osób, które są bardzo potrzebujące, które potrzebują tych pieniędzy, dla których po prostu te pieniądze pomogą, którym pomogą te pieniądze w rozwiązaniu jakichś tam swoich problemów, czy to zdrowotnych, czy w rodzinie, czy związanych z jakimiś sytuacjami życiowymi. I tak też większość pieniędzy już wpłaciłam na te zbiórki. Zostało mi jeszcze trochę, więc tak się zastanawiam, przeglądam sobie właśnie te różne zbiórki i tak dalej, gdzie te pieniążki ulokować. Ale wiecie co, jeśli ja mam kupować w tym roku, jeśli ja mam w ogóle kupować jakieś kalendarze adwentowe, które w tym roku jakoś wyjątkowo nie zachwyciły mnie tym, co tam gdzieś mają, czy jakie marki wypuściły te swoje kalendarze adwentowe. I mam kupować kalendarze, w których znowu będą znajdowały się miniaturki, a ja dostaję bardzo dużo kosmetyków i gdzieś te kosmetyki zawsze gdzieś tam lokuję, plus do tego jeszcze te miniaturki, których nie wiem, kiedy je zużyję i tak dalej, więc one gdzieś tam będą sobie leżeć. To dlaczego mam nie zrobić dobrego uczynku i rzeczywiście przeznaczyć te pieniądze dla osób, które ich potrzebują? Sytuacja w naszym kraju, sytuacja na świecie jest taka, że niestety pandemia bardzo nas zmieniła. I no nie da się ukryć, że są osoby, które ciężko przechodzą ten okres. Niektórzy stracili pracę, niektórym zarobki bardzo się ograniczyły. Zwróćcie również uwagę na to, że ceny wszystkiego tak na dobrą sprawę poszły w górę, już nie mówiąc o paliwie. Banki pozmieniały oprocentowania, jeśli chodzi o różnego rodzaju kredyty, pożyczki, spłaty itd. No, nie idzie w tę stronę, żeby nam pomóc, a idzie w tę drugą stronę. I widać po prostu to, jak odbija się na nas pandemia. Więc jeśli ja mam taką możliwość, że gdzieś mam te pieniążki, które mogłyby komuś pomóc. Ja nie mówię, że to są jakieś, słuchajcie, ogromne kwoty, ale są to jakieś pieniądze, które mogłabym wydać w trochę inny sposób i w tym okresie świątecznym, końcówce roku, dać trochę więcej radości dla kogoś, kto naprawdę tego potrzebuje, to czemu mam tego nie zrobić? I tak sobie właśnie wymyśliłam, że w tym roku wyjątkowo nie będę otwierać kalendarzy adwentowych. Nie będę tego robić na moim Instagramie i nie będzie też otwierania kalendarzy adwentowych tutaj we Vlogmasie, bo tak jak mówię, te pieniążki poszły zupełnie na coś innego. I wiecie co? Bardzo dobrze się z tym czuję. Muszę wam przyznać, że to była dobra decyzja i nie wiem, czy w przyszłym roku nie będę robić tak samo. A tutaj przy okazji również chciałabym was zachęcić do takich małych, dobrych rzeczy, które mogą komuś bardzo dużo dać. Ja wiem, że część z was już sobie kupiła kalendarze adwentowe, ale to nie chodzi tylko o te kalendarze adwentowe, bo może czasami warto się zastanowić nad tym, czy zamiast kupować kolejną ozdobę świąteczną do domu, może te nawet niewielkie pieniądze, te kilkanaście złotych, kilkadziesiąt złotych, zamiast przeznaczyć na tę ozdobę do domu świąteczną, przeznaczyć dla kogoś i wysłać właśnie na jakąś zbiórkę. A może po prostu macie w okolicy albo gdzieś w sąsiedztwie, gdzieś wśród bliskich osób kogoś, kto naprawdę potrzebuje takich pieniędzy i tak jak mówię, zamiast kupować kolejny kosmetyk, kolejny ciuch albo robić nawet nie wiadomo jak wielkie prezenty świąteczne, może właśnie sprezentować trochę dobroci z własnego serca dla kogoś innego. Myślę, że to jest fajne rozwiązanie. Ja, tak jak mówię, postawiłam na zwierzęta, postawiłam na schroniska, które wspieram regularnie od wielu, wielu lat. Postawiłam na zbiórki dla osób potrzebujących. Oczywiście zrobicie, jak będziecie uważali. To jest wasza decyzja. Ja oczywiście też do nikogo do niczego nie zmuszam. Nic nie nakazuję. Jesteście osobami dorosłymi i wy wiecie najlepiej, co zrobić. Ale tak mi się wydaje, że te kroki, które ja poczyniłam, to są kroki, które zaowocują, bo jeśli wysyłamy w świat dobrą energię, to ta dobra energia też do nas wraca. I ja w to głęboko wierzę.
Także moi drodzy, takie wprowadzenie do dzisiejszego pierwszego vlogmaska. Zapraszam Was do oglądania dalej, zobaczymy jak on się rozwinie. No i życzę Wam przede wszystkim udanego rozpoczęcia grudnia. Wydaje mi się, że to już jest najlepszy moment na to, żeby wyciągnąć moją świąteczną wycieraczkę. Patrzcie, jaka piękna. Myślę, że sąsiedzi będą trochę zaskoczeni, ale nieważne. Zaraz ją wyłożę przed drzwi. Ale muszę Wam powiedzieć, że ostatnio jak widziałam się z Pawłem, to weszliśmy do TK Maxa i kupiliśmy sobie właśnie takie wycieraczki. Także zdejmujemy to i zaraz ustawię wycieraczkę przed drzwiami. Nie chcę nic mówić, ale trochę jest duża. Ale wygląda fajnie. Tada! Pipeta, chodź do domu. Chodź do domu. Uwielbiam takie dni, kiedy przyjeżdża do mnie kurier z wyczekiwaną przesyłką od marki Silk Milk. Muszę Wam powiedzieć, że już nie mogłam się doczekać, kiedy te cuda trafią w moje ręce. I tak na początek pytanie do Was. Czy znacie markę Silk Milk? Czy ją kojarzycie? A może czy też kupujecie sobie to, co oferuje marka Silk Milk? Zanim jednak pokażę Wam, co kryją te oto pudełka, to może dla osób, które nie wiedzą, marka Silk Milk jest to marka, która projektuje i szyje w Polsce, moi drodzy, przepiękne komplety, piżamki, komplety do noszenia w ciągu dnia. Można by było powiedzieć, że piżamy, szlafroki, które są idealne na ciepłe, ale również na chłodne dni. Co bym mogła Wam powiedzieć na temat tej marki, to przede wszystkim to, że mamy tutaj jakość i bardzo ciekawe materiały. Dobra, ale ja wiem, że Wy nie możecie się doczekać, co tutaj się znajduje w środku, więc o materiałach powiem Wam przy okazji pokazywania, co my tutaj mamy. Tandaram, zobaczcie. Jakie to jest piękne. No dobrze, wyciągnęłam z tych ochronnych kartonów te oto przepiękne różowe kartoniki. Zobaczcie, każdy z nich ma inną wstążkę, co jest też w sumie fajne, takie charakterystyczne, bo dopełnienie na przykład świątecznych prezentów. Jak to jest, słuchajcie, wszystko pięknie zapakowane. Ale zapewne zapytacie mnie, Anita, o co chodzi z tymi materiałami, o których wspomniałaś. No bo mamy tutaj bieliznę nocną, piżamki, komplety i nie tylko. Słuchajcie, marka Silk Milk przede wszystkim, to o czym musicie wiedzieć, to słynie właśnie ze swoich materiałów, z których produkuje... Te oto cuda, zaraz Wam je pokażę, już nie mogę się doczekać, aż je otworzę. I uwaga, wszystkie dzianinowe produkty są z certyfikowanych szlachetnych ekodzianin. I są to produkty, przy których znajdziecie właśnie między innymi takie etykiety, zaraz to też zobaczycie jak wygląda, które świadczą o tym, że tkaniny pochodzą, że tkaniny mają pochodzenie naturalne. Marka nie korzysta z bawełny, która jak wiecie może zatrzymywać wilgoć i też traci kształt po praniu, natomiast marka Silk Milk wykorzystuje tencel, czyli włókna eukaliptusa i korzysta również z mikromodal, naturalne włókna, przemiłe, oddychające, odporne na zniekształcenia, długowieczne jak to się mówi, więc naprawdę mamy tutaj fajną jakość. Dobrze. To już wiecie o co chodzi, jeśli rozmawiamy o materiałach. A teraz otworzymy sobie wszystkie opakowania po kolei i zaprezentuję Wam, co tutaj takiego fajnego się znajduje. O wow, jakie to jest piękne! Czy Wy to widzicie? Zobaczcie, jak to jest wszystko pięknie opakowane. Nie dość, że mamy te cudowne kartony z tymi wstążkami, to jeszcze wygląda to właśnie, no tak, po prostu pięknie. Dobrze, co my tutaj mamy? Mamy tutaj informacje od marki i podziękowanie. No, coś wspaniałego. Zobaczcie. Ale jak mi tutaj pachnie. Co mi tutaj tak pachnie? Czekajcie, już sprawdzamy. Świeca zapachowa. Świeca zapachowa sojowa. Ekologiczny wosk sojowy i kompozycja zapachowa. Czekajcie, czekajcie. To chyba tutaj będzie ta świeca. No przecież nie mogło być inaczej.
Czy wy to widzicie? Czy wy widzicie ten napis na świecy? Coco Chanel? To chyba jakoś specjalnie z dedykacją dla mnie, ale powiem wam, że ta świeca przepięknie pachnie i to jest świeca, którą możecie wykonywać masaż. Zobaczcie, ona jest właśnie zapakowana w taki woreczek sygnowany tutaj Silk Milk, ale dodatkowo oprócz tej świecy jest jeszcze taki oto woreczek na bieliznę, woreczek podróżny. Fantastyczny pomysł, coś wspaniałego. Oczywiście znowu mamy tutaj logo marki. No, jak dla mnie, bomba. To teraz pokażę wam, co skrywa się właśnie tutaj. No, nie chcę nic mówić, ale jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak marka pakuje swoje produkty. Cieszy oko, to jest w ogóle coś wspaniałego dla nas kobiet, ale czekajcie, bo ja nie mogę tego wyciągnąć. No dobrze, moje drogie panie, pokazuję wam pierwszy zestaw. To jest komplet, który możecie sobie właśnie skomponować. Troszeczkę nie oddaje mi tego przepięknego, karmelowego koloru kamera, no bo niestety, wiecie co, jest godzina trzecia, a już jest tak ciemno, coś strasznego, no uroki zimy, ale... Zobaczcie na to. Mamy tutaj na początek bluzeczkę wykończoną takimi falbankami na rękawach. Przepiękne guziki. Tutaj wszystko ładnie wyszyte tasiemką. Materiał, nawet jak się dotknie, jest niesamowicie przyjemny. Wszystko to, co będę wam pokazywać, jest w rozmiarze S, ale bardzo fajnie wygląda ta bluzeczka. Do tego mam tutaj spodenki. Takie bufiaste, wyglądają troszeczkę jak spódniczka, ale tutaj oczywiście można sobie związać piękną kokardę. Mamy falbanki, w ogóle zobaczcie, wszystko jest tak, na wszystkim mamy takie cudowne, wyszywane logo marki. I jeszcze jedna opcja, a mianowicie długie spodnie, o, które też są tutaj zakończone na dole falbanką. No w te wszystkie elementy, no czy wy to widzicie? To jest po prostu coś pięknego. O, troszeczkę łapie mi tutaj kolor. Taki piękny właśnie ten karmelowo-brązowy, taki karmelkowy bym powiedziała. Zobaczcie, spodnie z kieszeniami. Piękne tutaj wyszycia, gumeczka. Tutaj mamy jeszcze do związania sznureczek. Wszystkie troczki takie ładnie zakończone. Coś pięknego. No właśnie, pierwszy komplet przed nami, przed wami. Oczywiście ja wam w opisie zostawię linki. Będziecie mogły sobie zobaczyć te komplety w ich naturalnych kolorach, jak to wygląda, ale lecimy teraz z kolejnym. To numer 2. Zobaczcie, znowu mamy tak przepięknie zapakowany. Znowu mamy woreczek i znowu coś tutaj mamy. Czekajcie, czekajcie. O, nie wytrzymam, teraz mamy taką przepiękną opaskę czarną. Zobaczcie, która była właśnie w tym woreczku. Wcześniej była świeca, a teraz jest opaska. No i właśnie ten woreczek. Dziewczyny, ja się, przepraszam was bardzo, że ja się tak podniecam, ale ja uwielbiam, kiedy marka dba właśnie o takie szczegóły. Dun, 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 dun. Czekajcie. No i teraz mamy kolejne dwa przepiękne komplety. A przy okazji chciałam wam pokazać, zobaczcie, przy każdym produkcie mamy informację o tym, z czego jest on wykonany, proszę bardzo, jak to wygląda. Także wszystko to, o czym wam powiedziałam na samym początku, jeśli chodzi o markę, jest oczywiście tutaj wykonane, spełnione. No i dobra, i teraz mamy tak, znowu taki przepiękny karmelowy, chociaż wydaje mi się, że jest troszeczkę jaśniejszy od tego wcześniejszego, zestaw. Bluzka i spodenki. No i zobaczcie, tutaj mamy bluzeczkę z krótkim rękawkiem, ale dekolt w serek, przepiękny, tak właśnie ładnie obszyty. Tutaj już widzicie. Z tyłu, na plecach, znowu mamy to haftowane, piękne logo Silk Milk. No i spodenki. Spodenki, które znowu są na gumce. Tutaj mamy wstążkę, którą sobie ładnie związujemy. Tym razem nie mamy żadnych falbanek, ale też znowu na spodenkach jest haftowane logo.
Coś pięknego. No dobra, to jeszcze pokazuję Wam ten szary komplet. I tutaj również mamy bluzeczkę z krótkim rękawem. Też mamy tutaj wyszywany pięknie taśmą dekolt w serek, ale tym razem długie spodnie. Spodnie, które również są na gumce, również mamy wstążkę. I słuchajcie, jeśli chodzi o dół spodni, to są one szerokie i tutaj też wyszywane wstążką. Ale wiecie co, tak dotykam sobie tych materiałów i one rzeczywiście są niesamowicie przyjemne, takie delikatne, miękkie. Został mi jeszcze jeden komplet, więc uwaga, już Wam pokazuję. No i tym razem bordowa wstążka. Zatrzymałam sobie na koniec. O, zobaczcie. Pięknie. Już zupełnie inaczej zapakowane. O, znowu mamy informacje. A, bo to jest już świąteczna dekoracja, zobaczcie jak to ładnie wygląda, czyli teraz w grudniu Wasze przesyłki będą właśnie tak wyglądały, tak do Was przychodziły. Czy mamy woreczek? No oczywiście, że mamy woreczek, widzicie to? I mamy świecę. Ależ ta świeca przepięknie pachnie. Super, że mam teraz dwie, będę sprawdzać, będę korzystać. No dobrze, ale zobaczmy co tutaj się skrywa. Czuję się jak małe dziecko dzisiaj, wiecie? Naprawdę, przysięgam. Czuję się jak małe dziecko, otwierając tą przesyłkę. I tutaj też wisienka na torcie. Czyli coś z dzianiny. To, co tygryski uwielbiają najbardziej. Czekajcie, wyciągam i pokazuję Wam, co to takiego. I to jest zestaw, który możecie traktować jako ciepłą piżamkę, albo też taki zestaw do chodzenia po domu, ponieważ on już wykonany jest właśnie z takiej dzianiny, bym powiedziała. Czekajcie, już Wam pokazuję. Tutaj wszystkie informacje najważniejsze mamy. Z tyłu bluzeczka jest wiązana. O, ma taki dosyć fajny dekolt. Tutaj wykończona jest, czy Wy to widzicie? Przód ma krótszy, tył ma dłuższy. Wykończona też jest taśmą. Wygląda to naprawdę bardzo ładnie. A z kolei spodnie, długie spodnie. O, na górze mają gumkę. Tutaj też mamy sznureczek. Zobaczcie, kieszenie, które też są wykończone taką tasiemką. Bardzo ładnie to wygląda. Zobaczcie tutaj. O, zobaczcie na to, jakie to jest piękne wykończenie właśnie z takimi perełkami. O, i tutaj są nawet takie złote akcenty, dzieciki, cyrkonie. No dobra, a dół mamy na ściągaczach. Dół spodni na ściągaczach. Kolor też jest obłędny i uwierzcie mi, kamera w tej chwili nie oddaje mi tego koloru. Ale to, co ja tutaj mam, to jest po prostu cudo. I teraz, moje drogie panie, mam do Was pytanie. Co byście powiedziały na to, żebym przymierzyła Wam te komplety i pokazała, jak one wyglądają? Ale już nie dzisiaj, ponieważ mamy dosyć ciemne światło i w następnym vlogmasie z samego rana przymierzę po prostu wszystko, co tutaj mam. Zostawię Wam oczywiście linki do tych produktów i będziecie mogły sobie zobaczyć, jak one na mnie leżą, jak one na mnie wyglądają. Co Wy na to? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Myślę, że zrobię też coś takiego na Instagramie, żeby tam też pokazać Wam no te cuda, no po prostu cuda, świetna jakość, świetne materiały, przepiękne wzory, zerknijcie sobie na stronę, zobaczcie jak to wszystko jest ładnie pakowane, jakie mamy tutaj akcenty, jakie to jest dopracowane, naprawdę warto. Pomyślałam sobie, że pokażę Wam teraz części już takich pierwszych dekoracji u nas w domu. Jak widzicie, w tym roku znowu mamy zawieszone gwiazdy. I teraz tak, te srebrne gwiazdy są z Pepco z zeszłego roku. Ta gwiazda jest z Empiku również z zeszłego roku. A ta gwiazda, nieco inna, jest już ze sklepu Flying Tiger. I zaraz Wam pokażę, bo jeszcze zawiesiłam gwiazdy też w innym miejscu, w sumie to na innych oknach. A dokładnie tutaj i znowu widzicie gwiazdę z Flying Tiger, tutaj mamy gwiazdę z Pepco i gwiazdę, która się tak
troszkę rusza z MP. Kolejna dekoracja to nie koty, które czekają na spacerek na klatce, ale słuchajcie, na tej właśnie szklanej komocie, podobnie zresztą jak w zeszłym roku, ustawiłam wazon z takimi właśnie gałązkami. Gałązki są z różnych sklepów, bo tutaj jest część z Oszą, część kupiłam we Flora Point w zeszłym roku. Wazon srebrny dostałam w prezencie od Meg i tutaj widzicie, jest też jelonek, który mamy już chyba 10 lat, jeszcze ze starego mieszkania, ale całkiem fajnie się prezentuje. To teraz pokażę Wam kolejne wazony. Tutaj w kuchni też postawiłam jeden wazon, taki właśnie srebrny, który jest z Pepco i też, słuchajcie, ma kilka dobrych lat. Plus kolejne właśnie takie świąteczne gałązki, też są ze sklepu Flora Point i z Auchan. Odrobina srebra, widzicie, zieleni, całkiem fajnie to wygląda. I jeszcze jeden wazon, a tutaj znowu na stole ustawiłam taki wysoki srebrny wazon, który jest z Home & You, ale też już ma kilka lat. I znowu widzicie, mam tutaj różne kolorowe gałązki świąteczne. Większość z nich, a dokładnie te granatowe i te zielone, są z Obi. Kupiłam je w tym roku, a z kolei te srebrne są z Oszą i też już mają kilka dobrych lat. Także jeśli chodzi o takie dekoracje w wazonach, no to w tej chwili prezentują się właśnie w ten sposób. W zeszłym roku tutaj przy telewizorze miałam rozłożoną girlandę, ale w tym roku stwierdziłam, że nie będę jej robić, natomiast ustawiłam takie małe strojki, które sama zrobiłam. Połączenie trzech gałązek też kupione w Obi. Jest też dziadek z Iska z zeszłego roku, a po drugiej stronie mam taką samą dekorację. Po drugiej stronie telewizora, zaraz Wam pokażę. O, tak to się prezentuje, czyli mamy ten sam stroik, ten sam świecznik, bo pewnie też będziecie pytać, świeczniki są z Home & You, ale tym razem inny dziadek i to jest mój nowy nabytek z TK Maxa, dziadek, który całkiem fajnie wygląda, tutaj się nawet rusza, proszę bardzo. No, musiał być jakiś element po jednej i po drugiej stronie. Tutaj mam biało-srebrny, z tamtej strony dziadek Ziska zielono-biało-złoty, ale powiem Wam, że podoba mi się tak. Generalnie bez tej girlandy tutaj przed telewizorem, tylko takie delikatne ozdoby. When the bell on the door jingled once more, and then time almost came to a stop, but somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on. Yes, from this Christmas on, this Christmas on, from this Christmas on, it's gonna be you and me decorating the tree. A ja zabieram się właśnie za przygotowanie kolacji i dzisiaj będzie nasze ulubione kaszoto. Tutaj widzicie pokrojoną cebulkę, seler naciowy, kurczaka. Przygotowałam sobie również pomidorki, które zaraz będę kroić. Wszystko pod smażem, zaraz zobaczycie. Proste danie, szybko się robi, ale bardzo za to smaczne. And somehow we knew that we'd find something true, and that everything would change from now on. Yes, from this.
Podano kolację, kochanie. Kaszotto. Kaszotto. Tak jest, smacznego. Dziękuję. I myślę, że możemy się już pożegnać. My się zabieramy za kolację. Mam nadzieję, że miło wam się oglądało dzisiejszy pierwszy vlogmas. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa! Buziaki, pa!